Cieszę się, że mogę brać udział w tak wyśmienitym konkursie jak ten dzisiejszy. Jest to wyraźny przykład, że nasza gmina szanuje kulturę, ale także tradycje. Tym bardziej, że dzisiaj mamy konkurs tkacki, rzemiosło, można nazwać też i sztuką, która gdyby nie takie właśnie inicjatywy, najprawdopodobniej wymarłaby, uległaby zapomnieniu. Także no, cieszę się, że przede wszystkim seniorzy mają zajęcie, nasze pokolenie, ale jak było widać po nagrodzonych, po laureatach, też ci najmłodsi, młodzież, dzieci biorą w tym udział. Był też rodzynek, mężczyzna, także bardzo, bardzo udany konkurs, tak jak tutaj padło wielokrotnie, już o zasięgu ogólnokrajowym. Myślę, że z roku na rok uczestników będzie coraz więcej. Patrzę, jak patrzę na pracę, to ręce same składają się do oklasku, bo widać ogromny pietyzm, zaangażowanie, ale także i serce. Każda praca zupełnie inna, piękna na swój sposób. Także ja dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję organizatorom. Bez Was nie byłoby tego przedsięwzięcia, także bardzo ważnym jest, abyśmy jako gmina, jako Gminny Ośrodek Kultury szanowali i kultywowali naszą tradycję. Dzisiaj równocześnie, równolegle odbywa się konkurs tkacki w Bydgoszczy, dlatego część nagrodzonych gości no jednak tu nie przyjechała, być może tam mieli po prostu zwyczajnie bliżej, bo uważam, że ranga tutaj nasza Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej dzisiejszego konkursu jest o wiele wyższa. Dzisiejsze czasy, jak wszyscy wiedzą, są bardzo stresujące, a dzisiaj padło tutaj wymownie, że takie rękodzieło to jest naturalne remedium na stres, na odstresowanie, także oczywiście będę starał się, jak tylko będę mógł, jak zostanę przeszkolony, tkać w domu, tak żeby rozładować napięcie. Sporo było zgłoszeń prac, no i była trudność z wybraniem tych najlepszych. Komisja miała nie lada zagwozdkę, żeby wygrać te najlepsze. Wymienimy może miejscowości, województwa, osoby, które brały udział w konkursie. Na pewno część z nich bierze udział w pierwszego konkursu. Tak, od pierwszego konkursu na pewno Stanisława Kowalewska, na pewno Magda Papakul, nasza miejscowa tkaczka Zofia Jówko. To już co roku bierze, ale i nowi. Dużo mamy w tym roku nowych tkaczy, którzy dopiero zaczynają w tej kategorii dowolnej. Oni wystawiają swoje prace. To jest dla takich osób początkujących. Mamy na przykład Kubę Pietruczuka, który zdobywa nagrody. Nauczył się u nas w pracowni tkać perebory i on już no, dostaje nagrody już po raz drugi. Czy możemy nazwać ten konkurs konkursem ogólnopolskim? Tak, dlatego że tkacze przyjeżdżają z całej Polski. Przyjeżdżają ze Świętokrzyskiego, przyjeżdżają z Pomorskiego. No, z Podlaskiego to jakieś najbliżej, tak? Ale tutaj cały region Polski, już nie tylko ten z nazwy przygraniczny konkurs, ale naprawdę przerodził się w ogólnopolski, z czego my się bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że właśnie z roku na rok będzie coraz więcej uczestników. W tym roku było ich 35 dorosłych. 5 dzieci wzięło udział w konkursie, plus tak zwane nasze dzieci z pracowni tkackiej, których też mamy około 10, które przychodzą na zajęcia cykliczne, co tydzień, którym sprawia radość to tkanie. Także my jesteśmy zachwycone. Tkaczki specjalizują się w jakiejś technice tkackiej, więc te, które tkają tkaniny wielonicielnicowe, to w tej pozostają. Nasze tutaj tkaczki z Chruda tkają perebory i takie prace przedstawiają na konkurs. Możliwe, że próbują w domu tkać też z innych dziedzin, w innych technikach tkackich, ale na konkurs przesyłają w tym, w czym czują się dobrze i uważają, że te prace są najlepsze. Czy są to prace bardziej dekoracyjne, czy również użytkowe? Więcej dekoracyjne, ale są i użytkowe, dlatego że tak, perebory przywamy do strojów ludowych, ale też są wykorzystywane współcześnie, czego przykładem jest tutaj właśnie perebor. I o koleżanki. Nie bać się składać pracę. Nawet jeżeli są osoby początkujące, które może niekoniecznie bardzo wierzą w swoje siły, to tu wielokrotnie ten konkurs udowodnił, że osoby naprawdę z niewielkim doświadczeniem
były nagradzane, były wyróżniane, ale myślę, że sam udział już bez tych wielkich nagród też jest czymś wyjątkowym, czymś, w czym warto wziąć udział, żeby się pokazać, żeby poznać innych, żeby zobaczyć, jak to wygląda i żeby również docenić siebie. Nasza pracownia jest otwarta dla wszystkich, można ją zwiedzać. Dzisiaj szczególnie, mam nadzieję, że zaraz wszyscy do nas tam na dół też zejdą. Niektórzy widzieli i zawsze powracają do nas bardzo chętnie. Niektórzy są po raz pierwszy, więc tym bardziej będziemy ich witać w naszych progach. I zapraszamy każdego dnia do naszych pracowni. Czy brała Pani udział w tych konkursach w Kasku? W każdym brałam udział, w każdym konkursie, tak. Nie. Skąd decyzja o tym, żeby wziąć udział i czy to w ogóle pomysł jest trafiony z tym konkursem? O, ja wiem skąd pomysł, także robiłam prebory, także coś trzeba było dać, bo byłoby wstyd, żeby ze swojej miejscowości nie dać jakiejś nagrody, jakiegoś tam materiału wytkanego na konkurs. I teraz się uczą już teraz młode, dzieci już robią, także już myślę, że to nie zaginie. Super są, wszystkie są ładne, nie wiadomo jak by ocenić, ja bym to nie wiedziała jak ocenić, no bo wszystkie są ładne, no ładne. Trzeba cierpliwości, trzeba bez nerwów, ale ludzie są zdolni i robią i tkają. Oh.